Chwała Bogu. I mądry Salomon powiedział takie słowa, które są zapisane w Księdze Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale i są i pisze tam tak. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania. Jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co się zasadziło. Jest czas zabijania i czas leczenia. Jest czas burzenia i czas budowania. Z tego słowa widzimy, że Bóg jest Bogiem porządku i w Jego planach nic nie chodzi przypadkowo. Nic nie dzieje się tak, że oto się wydarzyło, oto stał się jakiś przypadek. Bóg mówi, że na wszystko jest czas. Nie mamy wpływu na czas naszego narodzenia. Chcielibyśmy może narodzić się w innym czasie, w lepszym czasie, albo w lepszym kraju, w innym kraju, ale na to nie mamy żadnego wpływu. Nie dano nam o tym decydować. Nie mamy także wpływu na czas naszego odejścia z tej ziemi. Choć medycyna się rozwija, choć lekarzy jest tyle, szpitali są dobrze wyposażone, Bóg powiedział, że dał czas dla człowieka i mówi 70-80 lat. Przy głębokiej, mówi, starości trochę więcej. I gdy dochodzi ten czas, nie pomogą lekarze. I gdy pomoże ten czas, nie pomogą pieniądze, znajomości. Co by się nie miało, nic nie jest w stanie pomóc, bo przychodzi Boży czas. Bóg wyznaczył ten czas. Bóg wyznaczył się, kiedy byśmy się narodzili i kiedy odejdziemy. I dlatego jesteśmy w Bożym czasie. W księdze apostoł Paweł do Galatów pisał takie słowo. W 4 rozdziale i będę czytał od 4 wiersza. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. My tutaj widzimy i z tego fragmentu, że Jezus nie narodził się przypadkowo, że to nie stało się tak od przypadku. Zresztą już 2 moich poprzedników wspominało, że prorocy wspominali o tym czasie. Że mówili o tym czasie, że nadejdzie ten czas. I wkrótce nadszedł ten czas. Tylko gdy nadszedł, jak mówił brat Stasiu, czy naród go oczekiwał? Czy oczekiwali? Zapewne tak. Izrael był wtedy pod okupacją. Pragnęli wyzwolenia. Pragnęli, żeby ktoś przyszedł, kto uwolni ich od ich ciężarów, od niedoli, od okupanta. Ale czy oczekiwali takiego Chrystusa, który miał przyjść? Pisze w Ewangelii Łukasza, czytamy, że był człowiek, który oczekiwał pociechy Izraela. Był człowiek, który czekał w Izraelu. Bracie, siostry, w Izraelu była świątynia. W Izraelu byli kapłani. W Izraelu odbywały się służby. I w tej świątyni było pełno ludzi. I Słowo Boże mówi, że był jeden człowiek, który oczekiwał. Który oczekiwał nadejścia. Który czekał tego króla, który miał przyjść. I gdy on przyszedł, on go rozpoznał.
On go rozpoznał i widział, kto to jest. Przecież wszyscy byli pozostali. Byli w świątyni, byli kapłani. Kapłani byli dobrze poinformowani. Oni wiedzieli, gdzie ma się narodzić. Oni wiedzieli wszystko, ale gdy się narodził i gdy przyniesiono go do świątyni, oni go nie poznali. Oni go nie poznali, ale poznał go Symeon. Była tam też pewna wdowa, która, Słowo Boże mówi, swoimi modlitwami i postami służyła. Ona go również poznała. Ona opowiadała o nim. Ona wiedziała, kto to jest. Bracia i siostry, czy my oczekujemy? Na narodzenie już nie musimy oczekiwać, bo ono się już odbyło. To już jest wydarzeniem historycznym. O tym czytamy, to rozumiemy i czasem myślimy, jakże niemądrzy byli ci Izraelici. Jakże mogli tak nie rozpoznać tego, którego tak oczekiwali, o którym prorocy tak wiele pisali i gdy przyszedł, nie rozpoznali. Jest inne słowo zapisane w Słowie Bożym. Mówi Jezus, a gdy powrócę, czy znajdę wiarę? To dotyczy nie tych, którzy oczekiwali. To dotyczy powtórnego przyjścia. I czy są ci, którzy oczekują? Czy są, którzy pragną, tak jak słyszeliśmy? Jezus mówi, ja pragnącemu dam ze źródła wody życia. Nie temu, kto przychodzi na nabożeństwa, nie temu, kto głosi Słowo Boże, nie temu, kto może potrafi powiedzieć piękne kazanie. Jezus mówi, ja pragnącemu dam. Temu, który chce być w Jego Królestwie. Bracia i siostry, czy w naszym sercu jest to pragnienie? Czy chcesz, aby Twój i mój Zbawiciel rządził w tym sercu? Czy chcesz, aby Jego wola Cię wypełniła? A może pragniemy chwały? A może pragniemy bogactwa tego świata? A może pragniemy mieć to wszystko, co ma ten świat? Ktoś powiedział takie słowo, Bóg nigdy się nie śpieszy, ale nigdy też się nie spóźnia. My widzimy Słowa Bożego, że Jezus nigdy się nie śpieszył i nigdy się nie spóźnił. Kiedy doniesiono mu, że jego przyjaciel, jego dobry przyjaciel Lazarz zachorował, to my czytamy, że Jezus pozostał. Pozostał jeszcze przez jakiś czas na tym miejscu, kiedy był. A kiedy wrócił, to wyszła mu na spotkanie Marta i mówi, Panie, gdybyś tu był. Panie, gdybyś tu był, nie zmarłby brat mój. Panie, przyszedłeś za późno. Był czas, kiedy on jeszcze żył. Był czas, ale teraz przyszedłeś, nie żyje. Już żeśmy go pochowali, już go nie ma. Mówi, Panie, za późno. Bracie, siostry, ale Jezus nie przyszedł za późno. Jezus wiedział o tym, kiedy ma przyjść. Jezus wiedział, że trzeba jeszcze oprócz tych cudów, które zobaczyli w swoim życiu, potrzebny był jeszcze cud zmartwychwstania. Potrzebny by jeszcze był cud, którego oni nie oglądali. Bracie, siostry, może i w moim, i w Twoim życiu Bóg dokonał już wiele cudów. Bóg pokazał Ci wiele, ale jeszcze oczekujemy na większe. My czytamy także w Słowie Bożym i o innym zdarzeniu. Zapisane ono jest chyba w Ewangelii Marka, o ile się nie mylę, w 5 rozdziale. Kiedy
Marka w 5 rozdziale i od 21 wiersza czytamy. A gdy Jezus znowu przyprawił się w lodzie na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł mu do nóg. I błagał go usilnie, mówiąc: córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. I poszedł z nim. I szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. Dla skrócenia czasu nie będę czytał dalej tej historii. Pewnie każdy ją zna, znasz doskonale. My widzimy, że Jezus posłuchał. Jezus chciał uleczyć tą dziewczynkę i Jezus poszedł, ale nie pobiegł tam. Poszedł powoli. Idąc po drodze uzdrowił jeszcze tą niewiastę, która tak cierpiała, która przez tyle lat wydawała swoje pieniądze, szukając pomocy, chodząc po lekarzach i nikąd nie mogła otrzymać. Uzdrowił ją tam, ale czas trochę się przeciągał i oto przyszli słudzy i mówią. A gdy jeszcze mówił, w 31 wierszu czytamy, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Mówią: już za późno. Żeby troszeczkę wcześniej przyszedł, to była jeszcze nadzieja, ale teraz już umarła. Teraz już nie ma nadziei i nie trudzi już nauczyciela. On ma tyle zajęcia, tyle ludzi jest z nim, nie trudzi już nic nie pomoże. Ale my słyszymy słowa Jezusa. Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz. Bracia i siostry, może w naszym życiu są sytuacje, kiedy wydaje nam się, że i lekarze nie są już w stanie pomóc. Kiedy i znajomi od nas się odwrócili. Kiedy już nie ma ratunku. A Jezus mówi: nie bój się, tylko wierz. Brat Stasiu czytał takie słowo, które jest zapisane do tego zboru, który był niewierny. I Jezus mówi do tego zboru: kogo miłuję, tego smagam i karcę. Kogo miłuję, tego smagam i karcę. Dziś brat przede mną wspominał o Józefie. O Józefie, którego życie, końcówka życia być może każdemu z nas się podobała. Każdy by był chciał tak być jak Józef. Wszyscy słuchali, ale co przechodził Józef? Młodości sprzedany. Później gdzie trafił? Tam, na dwór faraona, zdradzony, niesłusznie posądzony, do więzienia wtrącony. Później, gdy siedział tam w więzieniu, gdy opowiedział sen, to mówi do podczaszego: wspomnij. Mówi: kiedy będziesz przed faraonem, wspomnij o mnie, mówi, bo tam niesłusznie zostałem, mówi, w swoim rodzinnym, w Izraelu. Niesłusznie, no może przeczytam, bo to jest pierwsza księga Mojżeszowa i 40 rozdział. I mówi tak: jeśli po tych trzech dniach faraon podniesie, Józef wyłożył sen dla tych, którzy tam siedzieli, dla podczaszego i piekarza. I mówi: po tych trzech dniach faraon podniesie do góry głowę twoją i przywróci ci urząd twój,
tak, że będziesz podawał puchar faraonowi do ręki, jak dawniej, gdy byłeś pod czaszym. Jeśli tylko nie zapomnisz o mnie, gdy ci się będzie dobrze powodziło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed faraonem, by mnie wydostać z tego więzienia. Uprowadzono mnie bowiem podstępnie z ziemi Hebrajczyków, a i tutaj także nie uczyniłem nic złego, za co by mnie miano wtrącić do więzienia. Bracie i siostry, oto koleje życia Józefa. Mówi, uprowadzono mnie podstępnie, tutaj nic nie uczyniłem, nic złego, i jak czytamy, Słowo Boże mówi, że Bóg był z nim. Bóg był z nimi w więzieniu, ale nikt nie chce być w więzieniu. Józef był jeszcze człowiekiem młodym, cała przyszłość jego niewiadoma. Wtrącony do więzienia, posądzony i mówi, wspomnij. Gdy będzie ci dobrze, gdy będziesz przed faraonem, to chociaż wspomnij o mnie, mówi, że ja tu siedzę, niesłusznie posądzony. Bracia, siostry, ale kiedy jest nam dobrze, o mało czym wspominamy. Kiedy jest nam dobrze, to czasami i o Bogu nie wspominamy, bo wszystko nam się układa, niczego nie potrzebujemy i mówią, jak trwoga, to wtedy do Boga. I ten podczaszy, któremu Józef wyłożył tak sen, sen się spełnił całkowicie, będąc na dworze faraona ponad 2 lata, ani razu nie wspomniał, że wyszedł na wolność, że ktoś mu wyłożył ten sen i pozostawił go z prośbą. Mówi, wspomnij o mnie. Ale, bracia i siostry, Bóg ma swój czas. U Boga jest swój czas i oto Bóg posyła sen dla faraona. I śni mu się 6 pięknych krów, które wychodzą z Nilu i pasą się na łące. 7, przepraszam, jak źle, to podpowiadajcie od razu. I wychodzą następne 7 i bardzo szpetne i bardzo brzydkie, a faraon mówi, nie widziałem takich w ziemi egipskiej, tak brzydkich, i oto te pojadają tamte piękne, i faraon się budzi, śni mu się następny sen i widzi faraon, że z jednego źdźbła wyrasta 7 kłosów, kłosów pięknych, kłosów, w których jest wspaniałe ziarno, a później podobnie kłosów suchych, zasuszonych i też 7. I kiedy faraon obudził się, zwołuje o swoich mędrców i oni nie są w stanie powiedzieć, co się dzieje. I wtedy przypomina ten podczaszy, mówi, królu, przypominają mi się moje grzechy, mówi. Mówi, kiedy byłem tam w więzieniu, to był młody Hebrajczyk, mówi, który wyłożył nam sny. Mówi, i te sny, tak jak powiedział, tak się spełniło. Mówi, wszystko było dokładnie, więc król posyła. Mówi, przyprowadźcie, ogolcie, ubierzcie i przyprowadźcie. I gdy stanął, to Józef mówi, nie w mojej to woli. Nie w mojej to woli, mówi, jest, aby wyjaśnić ci ten sen. Ale mówi, jest Bóg na niebie. Jest Bóg, mówi, który wie wszystko. I opowiedział dla faraona. Mówi, to jest jeden i ten sam sen, mówi. Bóg chce objawić dla faraona.
co go czeka, mówi. I oto mówi, teraz musisz podjąć decyzję. Mówi, wybierz męża mądrego, który by potrafił zarządzać. Ale faraon mówi, czy jest mąż, na kim by był Duch Boży w tym kraju. Bracie, siostry, Bóg ma czas. Bóg miał czas dla Józefa. Bóg miał czas dla jego braci. Oni tak ciężko przeżywali. Oni milczeli i Bóg ma czas dla mnie i dla ciebie. Bóg ma czas i kocha swoje dzieci i przypomina im przez historię, przez słowo, które mamy tu zapisane, przypomina, że ci, którzy żyli, to byli doświadczani. Mówi, tych, których kocham, to smakam. Tych, których kocham, to doświadczam. Bracie, siostry, są specjalne oddziały w wojsku. U nas jest taki oddział Grom. Oni są specjalnie doświadczani. Oni przechodzą takie katorgi i katusze, aby ich użyć w odpowiednim czasie. Kiedy nadejdzie czas, Bóg przygotowuje swój Kościół. Bóg przygotowuje swój lud, aby go użyć, kiedy nastaną trudne czasy. Kiedy nastaną czasy, kiedy w Słowie Bożym mówi, że ludzie i piękne panny będą mdleli. I młodzieńcy. Dzisiaj świat jest przerażony. Dzisiaj, wczoraj przeczytałem taką wiadomość, oto w centrum Paryża zastrzelono 12 osób. Ileż raniono, to jest środek miasta, to jest centrum Europy i napadł strach. Mówią, co się dzieje w stolicy, w tak wielkim mieście, gdzie powinno być bezpiecznie, takie rzeczy się dzieją. Bóg mówi, nastaną trudne czasy. Nastaną trudne czasy, trudne pod każdym względem, ale Bóg mówi, ale gdy wy to zobaczycie, podnieście głowy wasze. Amen.